Witajcie, moi drodzy słuchacze. Nagrywam dla Was ten krótki materiał, aby przekazać Wam kilka informacji. Wiem, że osoby, które słuchają mnie na aplikacjach streamingowych, podcastowych, często nie mają wglądu w posty, które udostępniam na karcie społeczności na YouTubie lub na Instagramie straszydło_podcast. Nie chcę o tym mówić w nadchodzącym odcinku, bo spraw jest kilka, a to już byłoby zbyt wiele dla pewnych osób. Na wstępie dziękuję słuchaczom ze Spotify za obserwację mojego konta. Niedawno przekroczyło ono tam liczbę 4000 followersów, co jest dla mnie bardzo miłe. Dziękuję również słuchaczom z innych aplikacji za to, że ze mną jesteście. Kolejna kwestia tyczy się materiałów kryminalnych, ale nie tylko w wersji audio, ale też wideo. Dlatego tu już jestem zmuszona zachęcić ciekawskich do zasubskrybowania kanału na YouTubie oraz do włączenia tam powiadomień. Oczywiście podcast to podcast, ale jako osoba kreatywna, ciekawa świata i posiadająca różne pasje, chciałabym nieco urozmaicić swoją pracę przy Straszydle. Dlatego po pierwsze, już wkrótce na profilu pojawi się mój pierwszy vlog kryminalny. Metodą, jak to się mówi, prób i błędów, skleiłam materiał o pewnej sprawie, ale oczywiście nie będę tu wszystkiego zdradzać. Dowiecie się, gdy obejrzycie odcinek. Druga kwestia związana z materiałami wideo to to, że postanowiłam dla systematyczności połączyć moje dwa kanały na YouTubie. Straszydło podcast kryminalny oraz to pierwsze straszydło, gdzie opowiadam historię w trakcie wykonywania makijażu. Bardzo mi to ułatwi funkcjonowanie, więc z tego miejsca proszę osoby, które nie są zainteresowane taką formą, o zwyczajne zignorowanie tych materiałów. Odcinki wideo na YouTubie będą w tytule poprzedzone tagiem vlog kryminalny i tym podobne. Forma odcinków typowo podcastowych się nie zmienia. To w sumie tyle, co chciałam Wam powiedzieć i żebym nie musiała zawalać Was takimi ogłoszeniami, polecam zaobserwowanie konta na Insta, straszydło_podcast, gdzie dodaję wszystko na bieżąco lub jeśli nie posiadacie konta na Instagramie, to wpadajcie na facebookową grupę Straszydła na kwadracie. A teraz uciekam, trzymajcie się, pa pa!